Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light 2. Dzisiaj kontynuujemy sobie misję główną, a dokładnie mamy sobie tutaj, już wam pokazuję, czas na Waltza, mamy dostać się do fabryki Out Dynamo. Dlatego też będziemy kierować się w tę stronę. Idziemy praktycznie na sam koniec mapy, więc jestem ciekawa, jak będzie to w ogóle oznaczone. Czy będę mogła wyjść poza mapę, czy nie. Dopiero teraz mi wskoczyło to zadanie, które ukończyłam. Ciekawe, bo w sumie już zrobiłam wcześniej. A, czy to są jakieś takie skały, których się nie da pokonać? Popatrzcie, kolos. A to go pokonam jakoś tutaj. Okazja, żeby złapać dropa. Nie to chciałam, wyrzuciłam źle. Chcę wytworzyć sobie noże. Ale zwaliłam. Kurde, wyrzuciłam sobie tą świetlówkę, no. Szkoda. No ale nic. Dobra, ekwipunek, nie światełko, tylko nożyczki dam. Zarażonego, rzadkie. Tego też chciałam go zwalić. Nice. Okej, w takim razie my lecimy na górę. Zbieram tak jak wskazuję. Okej.
nowego. Proszę hajsów. Zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę. Zaraz poszukamy inną drogę. To widzę, że jeszcze mamy taką skrzyneczkę. Możliwości wspinaczki. Aiden, jesteś? Tak, ale lekko zajęty. Daję tylko znać. Wykryliśmy ruch po stronie SPK-ów. Szukają cię. Uważaj na siebie i powodzenia. Że do tego zielonego? Dobra. Wspinaczki. Ej! Ej! Co jest? Czemu cię nie chwyciłeś? Aiden, co ty pierdzielasz? Kurde, takie ciasne dziury. Dobra. Tutaj teraz? No bo ja nie mam tej umiejętności, kurczę, żeby chodzić po ścianach jeszcze. Dobra. Co teraz? A, tu mogę wejść. Tunel Gere. To może być miejsce, o którym wspominał Hakon. Ale ani śladu Walca. Co, idziemy? Mogę tu coś kliknąć? Nie, to nie szkoda. Tak wyglądało, jakbym mogła. Ale mogę wejść do środka. No właśnie, pójść. Jest tu coś? Szafeczki tu. Dobra, wszystko wzięte. Kurde, poważnie? Nawet nie bym mogła wyjść? Bez sensu. No nic. Nie lubię z tego wyskakiwać, zawsze mi się aż w głowie kręci, jak mam się tego chwycić. Takie trochę dziwne uczucie. O, ty kurde się chwyciłam. Poważnie? Nie wiedziałam, gdzie jest. Spoko, mogę iść tak. Nie robi. Ten będzie działał? Szlak! Może jest tu gdzieś jakiś agregat? To są jakieś prądy. O, trudny zamek, weźmy. Drogą. Czapka medyka, luknijmy. A, też słabsze. No ale nic. To co chciałam, to chciałam sobie jeszcze wytworzyć te wytrychy, bo troszkę mam mała, złą mam w ciul. Ej, tak i tak ich używamy. Dobra, weźmy sobie te nożyki jeszcze. Życie w sumie najlepsze w końcu mam tu.
Dobra, co z tym agregatem? Tutaj coś jest. A, czyli tak jak myślałam na początku, to tak wyglądało, że tu coś będzie można wcisnąć. Co tu wejdzie? A, jeszcze tylko ciebie mi brakowało. Kung się, kurde. Tak mi łapał, że nie mogłam się ruszyć w ogóle. Jakaś masakra. Trzeba mu odciachać co nieco. Dobra. Machina ruszyła. Co kryje bramka numer jeden? Aiden, nie dzwonisz, nie piszesz. Myślałem, że trzymamy sztamę. Waltz zlecił zabicie Lukasa. Detektyw Aiden nie spocznie, póki nie pozna prawdy. Myślisz, że ci uwierzę? Niby dlaczego? Bo Waltz tu jest. Chwila, chłopcy, przeszukać tunel. Dlaczego Waltz miałby to zrobić? Żeby osłabić Espeków, skłócić was, siać chaos. Skąd mam wiedzieć? Nienawidzę jebanej polityki. A ty wybrałeś złą stronę. O czym jeszcze chcesz gadać? Aitor, Aitor! Zaatakowali siedzibę! To bazar! Zajęli stację! Co jest, kurwa? Dawaj, otwórzmy je! To ta kurwa! Cicho! Ostrzegałem. Wysiadł prąd. Musimy znaleźć skrzynkę. Co tu się dzieje? Kto go wyłączył? A jak myślisz? Będziesz się teraz wymądrzał? Tylko mówię, dorwijmy go. Hm? I tak nie masz jak uciec. Okej, poszukaj skrzynki. Gdzieś w pobliżu musi być komórka. Pepper, sprawdź drugie wejście. Wydwaj do tunelu. To labirynt, ale jeśli Waltz tu jest, musiał zostawić ślad, jak ślimak. Dobra, w takim razie rozejrzyjmy się. Znajdź komórkę i przywróć zasilanie. Chyba tu muszę wejść, co? Kurde, zamknięte? Co teraz? Tutaj? Dobra. Tutaj dało się wejść. Kurde. Boję się, że jak ta tu nadepnę, to mnie to kurde wprowadzi. Znalazłeś coś? Jakieś kable, ale wszystko zalane. Kiepsko to wygląda, poruczniku. Wszystko stało tak przez 15 lat. Szukaj dalej. Mam nadzieję, że nie dlatego wysiadł prąd.
A, dobra, tu jest drabinka. Kurde, nie zauważyłem tego. Mówię, co ja mam się tu po betonie wspinać? Co to jest? Co to za pięterko? Nie czaję. Dobra, tu jest jakaś dziura. Weź, człowieku, dawaj na górę. I tutaj mamy wejście. O, tu. No kurwa, co jest? Czemu nie chcę? Aha, bo on chyba... Dobra, czaj. Czy zmęczyłeś? Dawaj tędy, bo już nie wytrzymię. Dobra, musi stąd wskoczyć, tak? No widzę, że z drugiej bańki to nie potrafi. Może do wody wskoczyć? Obrzydlistwo. Ktoś tu był. Wyrwał kabel. Ale zwłok. Kurde, coś mi na głowie rosło. Dobra. Widzę coś fajnego. Tu wspomagaczki. Tam na drugą stronę przejść. Ktokolwiek tędy przeszedł, musiał być zwinny. Cholera. Ktoś musiał zamknąć tamte drzwi. Się nie dało, a teraz niby ma się udać, żebym tu wskoczyła? Nie ma żadnej platformy, tak jakby z tej bańki. No dobra, spróbujmy ze środkowej drabinki. A nie, środkowa. O, faktycznie, czy z tej najbliższej już taki ma problem. Spokojnie. Otoczyć go. A zobaczmy sobie to, co byłam ciekawa. Chciałam zobaczyć te moje psiki. W ekwipunku. Ten psik leczący. Nawet nie mam żadnego. Ja pierdzielę poważnie. Dobra, wytwórzmy sobie dwa. Jestem ciekawa, czy one są w miarę spoko, czy tak średnio. Tutaj medykamenty i zamiast tego jednego weźmy sobie naszego psika. Najgorzej, nie? Wydaje mi się, że trwa to krócej. Nie ma napisanego czasu trwania. No dobra, zaczynamy. Kto tam w praniu wyjdzie, że tak powiem. Zapłacisz za Lukasa. Wciąż nas smyczy mata. Wygadasz się przed sądem. Na chwilę przed ścięciem. Jesteś pewien, że tak to się skończy, poruczniku? Śmierć Lukasa to dopiero początek.
Przyznajesz się, że to ty? Brać go. Przeszkadza ci jego śmierć? Nie pasuje ci nowa rola. Nowa pozycja, nowe wyzwania, nowe możliwości. Powinieneś mi dziękować, że ci to dałem. Pogadałeś, ale dość tych bzdur. Skuj go, Heper. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. A teraz oddaj mi to, co ukradłeś. Oddaj mi klucz, albo wszyscy zginą. Kurwa! Heper! Na co czekacie? Zabij go! Zapłacisz za wszystko! Chłopczyk próbuje udawać dorosłego, ale wciąż jest tylko uroczym małym. Ups. Nie. Zmieniam się w potwora. Nieźle. Co jest? Głowa mi pęka. Co się ze mną dzieje? Co tu się stało? Czekam w fabryce. Odbiór. Klucz. Waltz ma klucz Gierę. To koniec, Walt. Idę po ciebie. Poszukajmy sobie, jeżeli mamy taką możliwość. Akurat nie wszystkich. W ogóle tutaj jaka piękna zieleń, nie? To aż po prostu jest niesamowite. No dobrze, moi kochani, a tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!